witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Żniw. Dzisiaj jedziemy sobie mucić Przężytko. W sumie będziemy kończyć Przężytko. Mamy jedno pole z tej strony, obwodnicy S7 i z drugiej strony. Z drugiej strony będziemy brać materiał pod zasiew. No i jadę sobie ze stawikiem. Karol jedzie kombajnem, odwiedził nas widz z Sandomierza i jedzie z nami przejechać się maszynką. I co, na spokojnie będziemy mucić dalej. Wczoraj kończyliśmy, w sumie też wjechaliśmy w Przężytko już późnym wieczorem, skończyliśmy kosić o 1 w nocy, nie było rosy, bo dzisiaj zapowiadali tak naprawdę opady deszczu. Były jakieś opady deszczu rano, z tego co mi mama mówiła, delikatne, ale teraz już jest prawie 28 stopnia, bo i nawet lepiej, wiaterek fajny taki sobie wieje. No i będziemy się wgryzać w Przężytko. I co mogę wam powiedzieć, no wczoraj walka, batalia do ostatnich, już byliśmy tak zmęczeni, że dzisiaj to trochę później, żeśmy, że tak powiem, zaczęli coś działać, bo człowiek musiał odespać, bo zmęczony po prostu. I tak, gonią mnie, ale ja trochę przyspieszę. I tak to się prezentuje, no. Wjeżdżamy w to Przężytko, zobaczymy jakie ono będzie. Dużo zbóż, jak wspominaliśmy może we wcześniejszych filmikach ze Żniw, że no jest po prostu, jak nie przerośnięte zieleniną, tak jak tutaj, to połamane gradobiciem i w ogóle. No, no i jest lipa jednym słowem. Lipa, lipa, lipa i lipa. Karol tam będzie wjeżdżał. Sypanie pierwsze, no nie ma rewelacji, trochę przerosło tutaj zielenizną, ale trzeba zebrać to co jest. To co jest, to trzeba zebrać. Nie jest wcale złe ziarko. No grube jest, ale jest też taki porażone. To jest porażone, no. Ale grube ziarko jest, ładnie. No masz baterię do kamerki? Aha. Tu są? To jest chyba 13% tylko. Mów mi dzwoni. Halo? A, rozumiesz. No, halo, co tam? Co? A co? A, to na samym końcu, po południu będziemy. Pogaszać tutaj już za obwodnicą i po, za most, no za obwodnicą tam pod lasem i przyjedziemy na tutaj.
Bo jeszcze ufelka ma na to siedzieć. No co tam? Będziemy kosić. No będziemy tam się kręcić, także dobra, dobra. To będę dzwonił jak coś. No na razie, hej. Dobra, dam wam, dam kamerkę Karolowi. Lecimy dalej ze żniwami. Kolega Tomek nas odwiedził ze Starachowiecki. Zaskoczył nas rano, by zrzucamy zboże, a tu mamy gościa. Padł odwiedzić. Bardzo nam miło. Zaprosiliśmy go na kombajn, chłopak pojedzie trochę z nami. Zobaczy, co to polska maszyna. Tam u niego same New Hollandy klasy koszą, to. Ciężko było 60 nie poznać, jak stoi w prawie. Tak. Właśnie poznał 60, że mówię, o, znajomo 60, a kanał ogląda od dawna, to... Tacy widzowie to skarb normalnie. Na bieżąco i wszystko oglądają. My tu kończymy ten kawałek przeżytka, wysypaliśmy się właśnie. Zbiornik właśnie wysypaliśmy i... Dzisiaj chyba skończymy żniwa u nas, no. Pójdzie. Akurat na wianek przyjechałeś. O, to zostaje na dłużej. Majtki na zmianę kupimy albo ci pożyczymy i do rana zostaje. Wszystko już wie. O, no to chłopie. To dzisiaj robimy zastawę za stołem i wiesz, zadziękujemy. Zostaną tylko ciotki i wujki do koszenia jeszcze. I tam jakieś u babci na wsi obłożono. Najważniejsze, że u nas kręcione. Pogodę macie dobrą, dopisuje, nie? Czwarty dzień pod rząd, suszy. Wczoraj było gorąco, ale dzisiaj... Dzisiaj wiaterek fajny, 27 stopni, to że jest bajka. Łapiemy suszy, resztę to jedynie wilgoć. Dokładnie. Robimy próbę kręcę nocnego, co tam wysypaliśmy, zobaczymy ile jest. No bo kosiliśmy do pierwszej w nocy. To by 12,9 miało, to zobaczymy ile teraz będzie miało. Wiaterek to najważniejsza sprawa. Jak wieje, to jest pięknie. Każdą godzinę procenty spadają, nie? No, dokładnie. I tak, tak to moi drodzy bywa. No. Dzisiaj rano, jak po tym maratonie wczorajszym, jak w pierwszej nocy kosiliśmy, to jak chłopie poszedłem spać, jak się obudziłem o 10, to jak warzywo się czułem. Bym nie mogłem się zebrać łóżka. 13 godzin bez przerwy, nie? No, a to rano do nocy. Jak to, a to gorąc, bez klimy, bez niczego, to daje w kość. Jakby to klima była, to całkiem inaczej, nie? Człowiek cały umordowany. E no. Tam jest ładne przeżytko. Może i tylko jakby było tak jak tamte przygodnie, 38 stopni, to wtedy by była ładna. Maszyna, myślę, żeby trzeba by stawać, bo by się gotował. A tak to tu na zielonym cały czas jest i... To myślę, że spokojnie by trzeba stawać, bo by nie dał rady. Nie wytrzyma. A pokosić jedynką, no wiesz, bez przyspieszacza, ale to znowu, co to za robota? Przepalanie paliwa na darmo. To nie spali się 15, tylko 25, nie? Dokładnie. Byłaby inna robota. Pojedziemy na tamto duże drugie pole, to tam Stachowi dam i nagram coś z drona, bo mam jeszcze baterię w dronie, to... Tam dron jest chyba w Meseju. Jeszcze postawić na te mokre spota, jak będzie. No jakby ten, jakby tak było, że wiesz, dwa lata pod rząd by było, że wiesz, że mokre, no to
nie byłoby wyjścia. To może inwestycja spora, ale zawsze lepiej, nie? No kurde. No słyszy, nawalisz na kupę, to gnój tylko, nie? A rozsypać się to nie zawsze jest gnie. Zgadza się. Jedzie trochę z nami.
będzie miało też około 12 na pewno. Będziesz się musiał wykąpać zanim pojedziesz. Chłopie, nie dojedziesz do chałupy, gdzieś tak wszystko gryzło. Tylko 100 km, to co to jest? Ale czuć klimat, nie? Nie ma klimy, ale jest klimat. To jest ta różnica. Tylko wiadu nie jest, bo może nie iść tak kolorowo. Mam naklejkę, to jest ta antyklątwa. W niedzielę właśnie posiliśmy na polu, ja tam o 18 się śmiałem, że do obiadu wszystko szło, bo szło dobrze. Że później też szło, nie? I ten. Mamy naklejkę tu po rury właśnie, do obiadu wszystko dobrze szło. To jest ten amulet na klątwę. Wilgotność Stachu? Dawaj, zobaczymy. Zajebiste. Tu ciepło. Co? Koło 12. Ja rozumiem. 12 będzie miało. Też tak obstawiam. 12,5. 12,5 Stachu. Daj to z tyłu, z tego tutaj. Bez chwastu. Masz.
Zielonowe to takie paskowe dobre. Eleganckie takie zielonowe. Zielone takie paskowe, nie? No. Bo zielone było. Zielone się trafiło. Dobra. 12. Jedziemy. To jedziesz, to sypać już. To jechać tam kosić od razu. No to możemy jechać. To przejadę kombajnem, drogą tu stanę z boku. No. To jedziemy. Co? No, teraz nie buczy wentylator. Co? Teraz nie buczy wentylator. Czekaj, opuścimy rurę. Opa! Wygoda. A nie, trzeba ręcznie... Nie, to się zarpać, kurwa. O, to jest spokój. Jedziemy na Żytko. Tu został taki paseczek. Pod górą tam Żytko zostało. No i co, moi drodzy? Mieszanka. O, tam kosi żółty kombajn. Mieszanka. Przez Żytko i chyba jesteśmy po żniwach u nas. Zostaniemy u wujka i u drugiego wujka do koszenia. Nie szło, bo mokre już było pod koniec dnia. Tak kosiliśmy wieczorem. Patrzymy, jak dzisiaj będzie szło. Dzisiaj to suche jak pieprz, to wciąga fajnie. No i mamy awarię. Pasek od mucarni nam przekręcił się do góry nogami. Strzeli nam w pół. Wyjąłem go teraz tylko i tyle. Nic, chociaż się energolkę napiję. Zdrówko, moi drodzy. Nie pijcie tego dziadostwa, bo to niezdrowe. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Jestem słaby gościem do dawania przykładu. Chociaż nieprzewidziana awaria.